nas tutaj zgromadził przy sobie. Dzisiaj chcielibyśmy szczególnie pomodlić się za zmarłych górników, Pani Mama i rodziny. Za jednak, aby Bóg dobry obdarzył ich życiem wiecznym, a ich rodziną dał pokój serca, pokój bólu. Nasz Pan jest dobry, pełen miłości. Wierzymy, że jest jednym i drugim. Na pokój. Thank you.
gdy się modlisz, bądź jak ocean. W swej głębi zawsze nieporuszony. Jego fale przepływają, odpływają. Bądź spokojny w swoim wnętrzu, a złe myśli same odejdą. Kiedy się modlisz, pamiętaj o oddechu. Dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą. Od Boga pochodzi i do Boga wraca. Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia, a nic od dawcy życia cię nie odłączy. Pozwól Bogu się.
kiedy się modlisz, to Jezus modli się w Tobie do Ojca w Duchu. Jesteś niesiony żarem Jego miłości. Bądź jak rzeka służąca każdemu, a przyjdzie czas, że przemienisz się w miłość. Każda góra uczy sensu wieczności. Każdy kwiat, gdy więdnie, uczy sensu przemijania. Ocean uczy pokoju pośród przeciwności. A miłość uczy zawsze miłości. Błogosławionaś Ty między gwiazdami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
powinien stawiać Boga na pierwszym miejscu i innych na drugim, a siebie na ostatnim. Naucz mnie więcej słuchać, a mniej mówić. Chcę zawsze widzieć w Twojej boskiej opatrzności, bez względu na to, czy daje mi radości, czy cierpienia, swoją nauczycielkę i przewodniczkę. Oby moje łzy zawsze były łzami radości. Oby moje modlitwy zawsze obejmowały innych. Oby moje posłuszeństwo było miarą mojego zaufania. Oby pokój Chrystusowy był zawsze przewodnikiem mojego serca. Poszkodowanych górników i aby resztę zostały wydobytych. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O zdrowie i łaskę Bożą w rodzinie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie.
Daj nam świętych kapłanów, prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O bezpieczny powrót tych, którzy podróżują, albo idą do niebezpiecznej pracy, aby po zakończeniu mogli wrócić do swoich najbliższych. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy za wszystkimi, którzy są daleko od domu, którzy umierali, za chlebem, za młodymi szczególnie. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Proszę Panie, uchwalimy za Otworu Złośliwego, Henryki, Ryszarda, Iwony, a także Małgosi. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. O nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Prosimy Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Pełną ufność w dniu sądu, proś całym sercem,
przyszło Jego Królestwo. Pozwoliłeś nam tutaj przyjść, że w ogóle jest taka okazja, żebyśmy mogli tutaj przychodzić i Ciebie wielbić. Zwłaszcza dziękuję Ci, Panie Jezu, za tych wszystkich ludzi, których Ty przyprowadzasz. Za to, że kaplica nie jest pusta, za to, że wspaniale z nami się mogą. Bądź uwielbiony, Panie, za tych wszystkich ludzi, których tutaj zgromadziłeś. Thank you.
Wieczne odpoczywanie raczej dać Panu. A światłość w wieku i stanie kalicji świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Poprośmy również w intencji tych wszystkich, którzy ratują, wszystkich ratowników, którzy nie szczędzą sił, zdrowia w niebezpieczeństwie, też w strachu o swoje rodziny, o to, żeby przeżyć. Ratują swoich kolegów, którzy zostali tam pod ziemią. Pod Twoją obroną. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, każ nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Prosimy Cię, Chryste, o Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.